Następnym etapem nauki cofania samochodem z przyczepą jest początkowe uczenie łuku. Ja uczę to w ten sposób, że kursant zaczyna w tamtym momencie, tak jakby zaczynał łuk, i jedzie na początku do pierwszego pachołka. Tutaj proszę na pierwszy pachołek. Do pierwszego pachołka dojeżdża przednim kołem i z tej pozycji zaczyna cofać do tyłu. Następnie, jeżeli wychodzi mu to 2-3 razy pod rząd, podjeżdża do drugiego pachołka, znowu cofa. No, jeżeli to wychodzi do trzeciego, do czwartego i do końca. Co to powoduje? Powoduje to to, że on uczy się cofać od mniejszego zgięcia do coraz głębszego, coraz większego zgięcia, i jeżeli później uczy się łuku od samego początku, element wyprostowania zespołu pojazdów po łuku będzie miał już opanowany. Jest to metoda małych kroczków i stałego zwiększania stopnia trudności. Dziękuję.